Generalnie rzecz biorąc, kwestia jest bardzo prosta. Idea zawsze jest ta sama. W pierwszej kolejności mówimy o taktyce, czyli o zagraniu. O zagraniu scenariusza. Nie ma techniki bez taktyki. Okay? Czyli o co chodzi? Staram się z nim rozmawiać, co tu chcesz, jakie pieniądze? No mam tutaj, w tej kieszeni, tu są pieniądze. BAM! Okay? Czyli jakby zawsze pracuję na jego uwadze, na jego atencji, bo skoro mnie szantażuje, to coś chce. Nie wiem, może na przykład chcieć, żebym ściągnął spodnie albo cokolwiek, ale coś ode mnie chce. Ten to potrafi. Dobra, czyli jeszcze raz. Co się wydarzyło? W pierwszej chwili zagrałem z tym, z tą cała gra aktorska, która powoduje, że jego uwaga ucieka od najważniejszej rzeczy. Okej? I teraz co mogę zrobić? Czy ja mogę w tą stronę ściągnąć? Ni cholery, nie? Więc to, co mogę zrobić, to mogę ściągnąć już w tą stronę. Okej? I teraz na chwilę odchodzę od noża, ściągam nóż, odpycham nóż od swojej szyi i odchodzę od noża. Ale to jest tylko na chwilę. Ok? Bo teraz mam opcję numer jeden, kiedy wchodzę od razu do przodu. Bam, 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 ja tak mówię. To jest opcja numer jeden. Opcja numer dwa to jest zejście. Ok? Broda jest nisko i robię mocny, szybki strzał. Pum! I odchodzę. Dobra? Którą opcję wybierzesz? Nie wiem, bo to wszystko zależy od sytuacji. Okay? Od sytuacji, od twoich zdolności uderzania, od twoich zdolności kopania, od tego, jak jesteś szybki. Dobra, jeszcze raz opcja numer jeden. Pomijamy na razie tą grę, o której mówiłem, o taktyce. Uciekam ciałem i odpycham nóż. To są dwie połączone ze sobą, dwa połączone ze sobą elementy. Raz. I teraz, on albo wraca z nożem, albo z tym nożem ucieka, albo ciągnie go do tyłu. Ciągnie go do tyłu, nie ma problemu, wchodzę do kontroli i jestem w punkcie wyjścia. Kontroluję jego łokieć, kontroluję jego przedramię, jestem blisko. Okay? I wchodzę do dalszych czynności. W każdym razie, kontrola i kontry są najważniejsze. W pierwszej chwili tego ćwiczenia nie myśl o tym, jak je wykonać od początku do końca. To jest nieistotne. W pierwszej fazie treningu myśl o tym, jak zdobyć kontrolę. Jak w pierwszej fazie? Jak odsunąć nóż? W drugiej fazie, jak zdobyć kontrolę? Hop! Jestem tu. Ok? Teraz, podobnie jak mieliśmy przy 360, tym, które robiliśmy, mamy nogi. Może pójdę do dźwigni. Która akurat zadziałała, a może do niej nie pójdę. Mniejsza z większym. Na początku myślimy, jak oddalić już od siebie, jak przejść do solidnej kontroli. Ok? Jedziemy.